Dzisiaj pokażę Ci, jak tworzyć znacznie ciekawsze akordy, które zamiast jak coś takiego... brzmią bardziej tak. Zapraszam do oglądania. Pokażę Ci, jak dodać dosłownie po jednym dźwięku do każdego z Twoich akordów, aby całość stała się zupełnie inna i aby osiągnąć taką większą pełnię brzmienia w Twoich akordach. Do odcinka przygotowałem też dodatkowe materiały, takie jak ściągawka PDF albo pliki MIDI we wszystkich tonacjach, z których możesz skopiować sobie akordy. Te pliki są tak zaprojektowane, żebyś mógł albo mogła zrobić sobie po prostu kopiuj i wklej, tak? Z dowolnych różnych akordów, które są możliwe w danej tonacji, na przykład... Każdy akord ma wiele wariantów, tak? Na każdym stopniu skali. Tak, więc jest bardzo dużo klocków do wyboru i można sobie z tego wybierać i sobie kopiować do swojej własnej progresji akordów. A jeśli także używasz Abletona, to możesz skorzystać z całego pliku projektu. Tego wszystkiego, co tutaj używam, odwiedź link w opisie filmu, aby skorzystać z tych wszystkich rzeczy naraz i pobrać swoją kopię. No dobra, to krok pierwszy to w ogóle wybranie tonacji, w której chcemy pracować. Ja wybiorę sobie F-dur łamany na d-moll. Jeśli chcesz wiedzieć, jak zbudować gamę durową oraz gamę molową, zajrzyj do moich poradników na ten temat, linki znajdziesz w opisie, a także na górze teraz powinna się wyświetlić karta, jak zbudować skalę durową. No to jak F-dur, to F-dur, to znajdźmy wszystkie dźwięki, tak więc sobie mamy dźwięk F, następnie dźwięk G, A. Niepoprawnie byłoby A krzyżyk, poprawnie powiedzieć B po polsku, C, D, E. I możemy sobie jeszcze skopiować o oktawę wyżej, tak żeby mieć więcej pola manewru. No i budujemy trójdźwięki na każdym ze stopni skali. Aby to uczynić, musimy przeskoczyć co drugi dźwięk skali. Tak, czekamy F, to przeskakujemy G i wybieramy od razu, prawda, A. I tak samo tutaj przeskakujemy ten dźwięk i wybieramy sobie dźwięk C, prawda? Czyli wybieramy sobie co drugi dźwięk tej skali. Więc ja to szybko już zrobię w przyspieszeniu. No i na razie doszliśmy do tych naszych nudnych, zwykłych akordów, zwykłych trójdźwięków. Mi się ostatni jeszcze zjadł. I teraz bardzo ważna rzecz, trzeba pamiętać, że akord pierwszy, czwarty i piąty to są akordy durowe, gdyż mają tutaj większą odległość, tak zwaną tercję wielką. I to są akordy durowe, tak? Czyli pierwszy, czwarty i piąty zapamiętujemy. To są tak zwane akordy, na przykład wesołe można powiedzieć, akordy majorowe, majorowe, zależy jak tam w jakim języku chcemy używać terminologii. A na drugim, trzecim i na szóstym stopniu mamy tak zwane akordy molowe, minorowe albo smutne. A ten ostatni to jest tak zwany zmniejszony i teraz nie będziemy go w tym poradniku za bardzo używać, tak? Czyli posłuchajmy, że ten pierwszy jest wesoły, czwarty jest taki bardziej pozytywny, wesoły i... piąty, a za to te trzy pozostałe, czyli drugi, trzeci i szósty będą smutne. No i ten ostatni, taki lekko dziwny, możemy go nie używać w tym momencie. Nie, że nigdy. I teraz clue całego odcinka. Otóż do tych akordów będziemy dodawali konkretną taką przyprawę, taki jeden konkretny dźwięk, który doda zabarwienia całemu akordowi. W przypadku pierwszego, czwartego i piątego akordu, czyli tych akordów durowych czy majorowych, dodamy tutaj, wypełnimy to stopniem skali, który jest pomiędzy pierwszym a drugim dźwiękiem, tak od dołu. Te dwa dolne dźwięki tutaj sobie wypełnimy po prostu stopniem skali. Ważne, żeby to był właśnie dźwięk ze skali, był dokładnie pomiędzy tymi dźwiękami. Tak samo możemy zrobić tutaj. I tutaj. Teraz ten dźwięk się nam zrobi dużo taki, znaczy akord zrobi się nam dużo bardziej bogaty brzmieniowo. Porównajmy sobie ten akord teraz z tym zabiegiem. I bez. Tak, zrobi się dużo bardziej zwyczajny, taki dużo bardziej pusty ten akord. A też jest stał taki dużo bogatszy, tak? Nie będę wchodził dokładnie w zagadnienia teoretyczne, czemu to działa. Jest to taki po prostu prosty trik, nawet jeżeli nie znasz dokładnych zawiłości, jeżeli chodzi o teorię muzyki, aby po prostu szybko wzbogacić swoje akordy. No a co do akordów tego drugiego, trzeciego i szóstego, oczywiście dodajemy inny dźwięk. I tutaj robimy takie coś, że przeskakujemy jeden stopień skali, tak, czyli mamy tutaj kolejny stopień skali, jeszcze kolejny, tak, to chcemy użyć właśnie tego jeszcze kolejnego dźwięku. Przeskakujemy jeden dźwięk i tutaj wstawiamy
taki właśnie czwarty dźwięk ponad akordem. I w przypadku tych akordów mamy do czynienia z akordem molowym, septymowym. Tak, taki akord brzmi troszeczkę bardziej, tak jakby powiedzieć, poważnie czy bogato niż taki bez tego elementu. Prawda? Dużo tak bardziej pro ten akord brzmi, ma taką ciekawą aurę. No to samo brzmi tutaj, jeżeli przeskoczymy sobie jeden dźwięk i dodamy tutaj, prawda? Trzeci stopień. Znaczy na trzecim stopniu skali akord septymowy robimy. Prawda? Czyli mamy już dwa takie fajne akordy. No i na szóstym stopniu robimy to samo. Tak, jest to trochę inne brzmienie niż takie klasyczne. No i to ogólnie taka cała filozofia, jeżeli chodzi o te akordy, w sensie musimy teraz zadbać o to, żeby dobrze ułożyć te akordy jeden po drugim, czyli w ogóle wybrać sobie jakiś ciąg akordów, przykładowo ten dźwięk, potem ten, potem ten, potem ten, prawda? I musimy też dobrze ustawić te akordy, mamy, to jest bardzo ważne, pewne pole manewru, jeżeli chodzi o przestawianie sobie tych klocków. Możemy dowolnie je stawiać sobie na głowie, czyli możemy wziąć dolny dźwięk, na który w tym momencie jest dźwiękiem F, i przycić go na wyższy dźwięk F, prawda? Możemy sobie wziąć ten dźwięk i przycić go oktawę niżej. Ogólnie każdy z tych dźwięków może być powielony, może być przestawiony oktawę w dół i w górę. I teraz fajna sprawa jest taka, że można sprawić, żeby te nasze górne dźwięki stanowiły już jakąś melodię, tak? Miałem wtedy taką trochę akordo-melodię. I teraz ten filmik stał się oczywiście bardzo długi, gdybym pokazywał po kolei wszystkie możliwości ustawienia tych akordów. Dlatego bardzo gorąco polecam skorzystać z tych gotowych plików MIDI, które przygotowałem do pobrania. Link jest oczywiście w opisie, przypominam. I teraz pokażę po prostu, jak w praktyce skorzystać z tych MIDI, tak, żeby po prostu sobie ułatwić życie. Tak więc wyłączmy sobie tonację, właśnie nawet tą samą, czyli właśnie F major dzielone na D minor. Ja sobie to przekopiuję dalej w projekcie. I przedłużyłem sobie plik MIDI tak, żeby mieć po prostu pole do działania. I teraz mogę wybierać sobie dowolne te akordy i patrzeć sobie na górne dźwięki tych akordów i tworzyć sobie własną melodię. Do przypomnienia, na przykład mam tutaj akord F-dur, czyli ten na pierwszym stopniu skali. Zobaczmy, że mamy wszystkie możliwe ciekawie brzmiące warianty tego akordu. Już tak postawiłem, żeby wszystko fajnie brzmiało. Tak, od takich najciemniejszych, takich najjaśniejszych do wyboru do koloru. Możemy użyć na wysokich dźwiękach, możemy użyć na niskich dźwiękach, no i możemy mieć różne dźwięki też melodii na górze. Powiedzmy, że już sobie wybrałem pewną kolejność nut dla swojego bassline'u i ogólnie, jeżeli chodzi o całą progresję akordów. I będzie to najpierw akord czwarty, potem pierwszy, potem piąty, a potem szósty. Tak po prostu wybrałem. I teraz w takim razie w tej kolejności wybierzemy sobie po jednym akordzie z każdej z tych pól akordów. Więc teraz pomyślmy, który będzie najfajniejszy na początek. Może ten. Tym się daje troszeczkę bardziej optymistyczny, więc ja sobie wezmę to po prostu przekleję dalej, prawda? Tutaj gdzieś w wolne miejsce w tym moim kamerolu. I teraz pomyślmy, teraz kolejny akord miał być pierwszy stopień, prawda? Czyli jak miałem dźwięk tutaj górny, właśnie to trzeba pamiętać, miałem dźwięk górny ten, to będziemy chcieli szukać czegoś, co jest na tej podobnej wysokości, blisko, czyli pewnie albo ten dźwięk, albo ten. Wydaje mi się, że bliższą drogą będzie jednak użyć tego akordu, przeklejam go sobie obok. To są już dwa akordy, które do siebie pasują. Da? Oba już są z tymi dodanymi dźwiękami, czyli z tym i tym, bo przypominam, że bez tego brzmiałoby to tak. Tak, to byłyby takie oczywiście proste akordy, one nie są niczym gorsze, ale są takie podstawowe, takie jakie wszyscy producenci używają, a tutaj się możesz trochę wyróżnić z czymś bardziej ciekawszym. To słyszeliśmy, że ma być dalej piąty stopień skali, więc z tego piątego stopnia znowu sobie wybieramy. Możemy najbliższą drogą. Albo może tym razem skoczmy sobie, żeby było ciekawiej, troszeczkę w górę. Zobaczmy, jak to wyjdzie. I teraz aż się chce, żeby tę melodię poprowadzić tutaj na ten wyższy dźwięk, dlatego już widzę ten oto akord pod ręką. I sobie go tutaj przykleję. I teraz możemy sobie to skopiować i dokonać jeszcze jakiejś modyfikacji, żeby było ciekawie, ewentualnie znowu wybrać coś, co nas poprowadzi ciekawie melodycznie. Możemy zacząć znowu ten sam akord przekopiować. Na przykład ten też, ale tutaj możemy sobie chcieć na przykład pójść w dół, więc poszukajmy teraz piątego akordu, który nam idzie w dół. To będzie wariant prawdopodobnie ten. Tak.
I czemu nie pójść sobie na drugi stopień, żeby było jeszcze ciekawiej? Jako takie urozmaicenie całego ciągu akordów. No i teraz mamy takie akordy wybrane już, przeklejone po prostu z tego całego gotowca. Oczywiście rytm nie musi być taki równomierny. Dość popularnym rytmem używanym dla na przykład tego typu akordów na pompce będzie troszeczkę zaburzenie tego równomiernego rytmu, na przykład w ten sposób, że drugi akord wchodzi na czwartym kiku bitu, prawda? Tylko może troszeczkę skróćmy, żeby się nie nachodziły. O! Prawda? I teraz zrobimy sobie na przykład ten sam schemat rytmiczny z pozostałymi akordami. Ja to już przyspieszę. I finalnie zabrzmi to tak. No i to jest cała filozofia, więc gorąco zachęcam wprawienia sobie MIDI albo nawet tego projektu Abletona i samodzielnych eksperymentów, po prostu wybierania sobie w danej tonacji różnej wysokości akordów i łączenia je w różny sposób. Ja tylko polecam bardzo serdecznie, żeby robić to najbliższą drogą, tak? Czyli jak jest coś bardzo tutaj bliziutko i z ewentualnymi skokami. Ale generalnie jak te dźwięki idą tak po kolei, po gamie, całość brzmi dużo bardziej naturalnie, a też jest łatwiejsza do zanucenia, zaśpiewania. I oczywiście jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to nie musi być tak, że twoja melodia jest tylko i wyłącznie po tych dźwiękach akordowych. Oczywiście możesz sobie bez problemu zrobić jeszcze jakieś wyższe dźwięki. Czy niższe dźwięki, możesz sobie swobodnie z tą melodią żonglować, możesz sobie ten górny dźwięk byle był po skali i układać w jakąś inną melodię. To jest tylko taka, powiedzmy, podstawa akordowa, oczywiście, a na tym jeszcze może być wyżej jakaś melodia, czy coś będzie zaśpiewane na przykład. Gorąco zachęcam do samodzielnych eksperymentów. I mam nadzieję, że ten filmik Ci się spodobał, że okazał się przydatny w Twoim komponowaniu. Zachęcam Cię jeszcze raz do pobrania i zasubskrybowania oczywiście kanału, zostawienia lajka i komentarza, jeżeli coś się wydało niezrozumiałe. No i cóż, do następnego odcinka. Trzymaj się ciepło i hej!